Dobra, słuchajcie, dzisiaj zrobię taki filmik testowy, że tak to nazwę, z drukarką 3D. Słuchajcie, dostałem dużo różnych silników krokowych. Zobaczcie, tu jest jakiś stepper typu 17PU. I on ma tutaj, no niestety tego za bardzo tak nie podłączę, bo musiał lutować kabelki. No ale ma cztery jakby kabelki, nie wiem ilofazowy to jest silnik tak naprawdę. No i dobra, tego na pewno teraz nie podłączę. Tutaj mam następnego jakiegoś z jakimś mechanizmem, kołem zębatym, tego też nie podłączę. I tylko patrzę, jaka tu jest jego nazwa. Tu mamy jakiegoś STH39D 1,8 stopnia, to ma krok 4,1 ohma. Generalnie temat silników krokowych jest no troszeczkę bardziej taki zawiły, tam trzeba sobie poczytać, jak sprawdzać, wykrywać te fazy i tak dalej. O, słuchajcie, tu mamy raz, dwa, trzy, cztery, sześciopinowy stepping motor Made in China 88, nie. Ile? 9,5 ohma chyba z tego co tutaj widzę. 7,5 stopnia krok. Czyli ma o wiele większy. Ten jest jakby mniej dokładny. Dobra, tego sobie odłożymy. Słuchajcie, następny jakiś, no taki już bardziej ładny, fajnie wyglądający. Niestety zero info, co to może być za silnik krokowy. No ale tutaj mamy wtyczkę też sześciopinową. Także na bok sobie go odłożę. Następny. Coś takiego. Oki. B180-4940A. No i ten jest też sześciopinowy. No ale tutaj za bardzo chyba się nie będę mógł podpiąć. No i jeszcze mam jakiś jeden tutaj. NMB mat. Coś takiego. Też 6 pinów. Też fajnie wyglądający. No i co? I motyw jest taki, że tutaj leży ta płyta, która była kupiona, uszkodzona. Procesor jest walnięty. Nie działa hotend i podgrzewanie stołu, także wszystko inne powinno działać. Także spróbujemy sobie to podłączyć do tej płyty i zobaczyć, czy uda nam się sterować tymi silnikami jakoś z poziomu menu tej drukarki. Do tego celu użyję sobie zasilacza kupionego w Chinach. 24V, 20A wydajności niby. Ale dobra, nie będę tego teraz potwierdzał ani zanegował. Słuchajcie, tu mam taki kabelek, znalazłem też w tych częściach od drukarek, którą dostałem, którą kupiłem tak naprawdę. No i to będzie fajna tutaj przejściówka, bo sprawdzimy sobie na czym. Słuchajcie, podepnę się najpierw na oś E, czyli ekstrudera, tym tutaj złączem. Uda się podpiąć. Ok, pięknie, fajnie się udało. No i teraz tą drugą końcówkę podłączę, słuchajcie, najpierw do tego mniejszego silniczka. No i zobaczymy, co się będzie działo. Czy będzie dało rady tym sterować tymi silnikami krokowymi? Bo zobaczcie, z takiej uwalonej płytki możemy zrobić sterowanie raz, dwa, trzy, czteroma silnikami. Czyli jakieś tam projekty można z tego wykonać. Z tego, co już mi tam niektórzy pisali, można zrobić fajną maszynkę CNC. Nie TNT, tylko CNC. Dobra, wygłupiam się. Słuchajcie, podłączam to do zasilania, ale najpierw podepnę sobie silnik, włączę zasilanie i zobaczymy, co z tego wyniknie. Robię małą pauzę, bo jedną ręką tego nie wykonam. Także zaraz będziemy widzieli, czy to działa. Dobra, spróbuję to szybko nagrać. Włącza się Merlin. Mówię, tu jest, jeszcze wam powiem taką
sprawę. Tu jest zmodyfikowana wersja tego firmware'u, także ona omija tą, ten błąd tego, tych czujników, nie wyskakuje nam. Także z płyty wtedy nie mogliśmy nic zrobić, a tak możemy sobie ją uruchomić i potestować. Dobra, silnik podpięty. Sprawdźmy sobie teraz w menu. Ja zablokuję sobie tutaj ekspozycję, żeby to było ładnie widać. Ruch. Pamiętacie, podłączyłem pod ekstruzję. No i zrobimy najpierw, słuchajcie, 1 mm. Dobra, będę musiał wyłączyć ten. 1 mm jest ustawiony. I zobaczymy, czy on będzie się ruszał, ten silniczek tutaj. Ciekawy jestem. Nie, ma porąbane coś w fazy chyba. Albo mi się wydaje. Dobra, ustawię, słuchajcie, na 10 mm, bo na jednym tego tak nie widzę. Teraz poleci trochę. Nie. Chodzi w jedną, w drugą stronę. Czyli ma tutaj źle ustawione te fazy. Trzeba by było te kabelki, słuchajcie, przepinać. Także sprawdzimy sobie następnego silniczka. Tego nie podepnę do tego. Dobra, tego nie podepnę też, bo on musiałby mieć przejściówkę. Zostały mi dwa tak naprawdę tutaj, te dwa. Czyli jak widzicie tutaj chodzi w jedną, w drugą. Tyk, 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 tyk. To mogłaby być taka ta jakaś funkcja wibracji w takim tym. Słuchajcie, dobra, lecimy z następnym. Polecimy sobie z tym teraz, a na końcu z tym. Także robię pauzę. Nie wiem, czy to mogę w locie odpinać. Chyba tak, także nic się nie powinno. Ale nie będę tego w locie odpinał, także wyłączę zasilanie i po prostu zrobię to tak, jak powinno być, żeby czegoś tam nie uwalić, nie? Dobra, słuchajcie, podpięty teraz ten. Włącza się Marlinek. I zaraz sobie sprawdzimy, co się będzie działo. Zrobimy sobie najpierw ruch. Ruch osi. Ekstruzja. I od razu daje co 10 mm. Uwaga. O! Tutaj ładnie chodzi. Ale już się coś zatrzymał. I coś piszczy dziwnie. To było 10 mm? Dobra, rozumiem. Słuchajcie, tutaj... jeżeli chodzi o ekstruzję, patrzcie, jak on szybko się włącza. To na pewno nie jest 10 mm. Wiecie dlaczego? Dlatego, że tutaj w drukarce jest taka opcja. Pokażę wam. Pewnie wiecie, o co chodzi, nie? Bardziej doświadczeni. Ustawienia zaawansowane. Kroki. Słuchajcie, tu mam na 93. Ustawmy 400. 415. Trochę to zajmie mi, te kręcenie, chociaż nie idzie źle. Jakoś jak się tak... Nie idzie źle, miałem gdzieś taki firmware. O kurde, przeleciałem. Dobra, ustawmy mu 415. Zobaczymy teraz, jaka będzie zmiana. Jeszcze to zapiszę tylko. Zapisz w pamięci. I zobaczymy teraz, jaki ten ruch będzie na tych ustawieniach, nie? Uwaga, 10 mm. O kurde. Teraz to zapierdziela. Słuchajcie, fajna sprawa. Ma to moc, kurde. O ja pierdzielę. Powiem wam, że ma to moc. Naprawdę, jeżeli chodzi o sterowanie osłoną firanki, to bez problemu by to uciągło. Taką firaneczkę. I teraz takie pytanie. Wyobraźmy sobie, że podłączamy to do Creality Boxa, gdzie możemy sobie sterować drukarką przez sieć Wi-Fi
I co? Montujemy to gdzieś w miejscu firanek. Jakiś taki system, który by nam odsłaniał i zasłaniał zasłony, nie? Można robić różne patenty. Albo żaluzje. Albo żaluzje. Góra, dół. No jest to jakiś pomysł. Nie mówię, że nie. Ale widać, że to teraz zachrzania. Wstawię, słuchajcie, 100. No i zobaczcie. Pięknie chodzi. Zrobić jeszcze, zmodyfikować firmware. Zrobić własne menu do obsługi takiego silnika. I powiem wam, że zastanawiam się, żeby się bić trochę w ten temat głębiej. Kurde, zapierdziela. Nie no, powiem wam, że spoko chodzi. I stanął. Także zobaczcie, to w ogóle otwiera szereg różnych możliwości, jakbyśmy mogli zastosować sobie taki silniczek. Tutaj działa bez problemu ta oś. Sprawdźmy sobie teraz, właśnie sprawdzimy sobie tą płytę. Sprawdzę wszystkie osi, czyli teraz polecimy z osią Z. Robię pauzę, przepinam do osi Z. Dobra, słuchajcie, oś Z podpięta. Zobaczmy sobie, czy będzie działało to na osi Z. Oś Z, 10 mm. No i sprawdźmy. Działa. Tak, teraz leci w prawo. Teraz leci w lewo. Ok, oś Z działa na tej płycie, fajnie. Jedno co zauważyłem. Jezu, jak to się nagrzewa. Powiem wam, że to aż parzy. W każdym bądź razie jest cholernie nagrzane. Jeżeli chodzi o płytę. To. No tutaj ten prącek jest uszkodzony trochę, on się sam z sobie już nagrzewa przez ten błąd temperatury, ale patrzę teraz na radiatorki, na tych. No, tragedii nie ma. Słuchajcie, najbardziej się nagrzewa sam silnik krokowy. Cały czas z niego jest jakiś dźwięk, słuchajcie. Słyszycie to? Jakby coś syczało. No i się cholernie grzeje. Nie wiem, czy to jest poprawnie, czy nie, ale sprawdzamy sobie następną oś, czyli tym razem będzie Y. Dobra, czas teraz na oś Y. Przy okazji dowiem się, czy ta płyta będzie miała te wszystkie osi sprawne. Y, 10 mm. No i zobaczymy, co się będzie działo. Tutaj coś jest nie tak. Sprawdzę jeszcze, czy on sobie nie zmienił tych kroków, bo coś dziwnie, chociaż zapisywałem. Nie, są 415. Czyli ten ma już całkowicie inne ustawienia, jeżeli chodzi o kroki. Tak na to wygląda. Chociaż poczekajcie, niech się zastanowię. Przecież mam 415. No dobra, może tak być, że on po prostu... Ale nie, przecież on działał na osi E i Z normalnie. Na E jakoś inaczej to działa. No i to już jest pytanie, zagadka dla was. Dlaczego tak się dzieje, że na tej osi, że na osi E i Z działa normalnie, a na E... Całkowicie inaczej. Całkowicie inaczej się zachowuje. Ale to jest chyba związane z tym, że
Tutaj są jeszcze takie pewne ustawienia. Przyspieszenie. Nie no, mocno. Dobra, na razie nie potrafię do końca z tego zrozumieć, dlaczego on tak działa na tej osi. Czy jest sama płyta gdzieś walnięta? Czy jakieś ustawienia są inne? Sprawdźmy sobie teraz oś X. No i ostatnia oś na tym silniczku. Potem sobie ten ostatni przetestujemy. Wygląda tak, jakby było od stołu. Dobra, jeszcze raz. Ruch. Ruch osi. Move X 10 mm. No i patrzymy się, co się będzie działo. Słuchajcie, tak samo jak te dwie osi działają tak samo. Czyli oś E i Z robi te obroty takie no dosyć długie, a oś Y i X działa, jak widzicie, bardzo króciutko. Jeszcze raz tylko pokażę, jak działa ta oś teraz E, czyli od ekstrudera. No i zobaczcie, jest różnica, nie? 10 mm. Patrzcie, jak długo się kręci. Dobra. Dobra. Testujemy sobie teraz tego wariata. Słuchajcie, podpiąłem tego. Słuchajcie tego. Widzicie to? Pim, pim, pim. Ale zobaczmy sobie, jak on się porusza, jeżeli tutaj sobie włączę. Nie wiem, czy sam silnik jest zwolnięty, czy co? No teraz coś ty. Teraz w drugą stronę. No tak drukarka by nie mogła chodzić. Czyli tak by mi, kurde, filament podawał, ale by były jaja. Podejrzewam, że coś tutaj jest nie ten teges. Dobra, przepnę to teraz do osi Y. Zobaczymy, co się będzie działo. Słuchajcie, oś Y. No i patrzcie się, co się dzieje teraz. Masakra, on jest tak już chyba tam w środku stegowany. Słychać to po jego ruchach, że ma strasznie takie toporne, żeby nim ruszyć. Ciężko, no nie ruszę. Powiem wam tak, jeżeli chodzi o ich moc, to naprawdę jest spora. Tylko jest jeden problem, dlaczego one się tak grzeją mocno? Ten aż znowu aż parzy, no nie mogę go utrzymać tak dłużej. Nie wiem, z 50 stopni ma przynajmniej. Także nie wiem, czy to tak powinno być, ale ekstruder też w sumie tam się mocno grzeje, ale chyba nie aż tak, z tego co pamiętam. Ten aż parzy. Ła, grąc. Także no troszeczkę nieciekawie pod tym względem. Spróbuję jeszcze zrobić jedną rzecz. Obrócę wtyczkę o 180 stopni, zobaczymy, co się będzie działo. Nie, tak się nie da. Jednak o 180 obrócenie nie chodzi w grę, po prostu jest niesymetrycznie, są otwory i zniszczyłbym tylko albo tutaj tą wtyczkę, albo w tą. Jedynie co wchodzi tutaj w grę, to przekładanie kabelków, tak, pinów, czyli sobie wypinanie ich i kombinowanie. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o taki eksperyment, teścik na tej płycie. Jak widzieliście, 3 z tych silniczków wchodzą. Podejrzewam, że tutaj jakbym sobie też podłączył, to też by działały bez problemu. Natomiast jedyny minus jest taki, że no bardzo się grzeją. Boże, ten aż normalnie parzy mnie w rękę. Gorący jest. Także to do końca chyba tak nie powinno być. Rozumiem, jak on chodzi gdzieś pod obciążeniem, to mógłby się jakoś tam nagrzewać, ale te to są aż parzą.
Także pytanie do Was, dlaczego one się tak nagrzewają mocno? Czy to jest wina już wysłużonych silników krokowych, bądź wina tutaj jakiegoś podłączenia tych kabelków faz, że one nie pracują odpowiednio dobrze? Czy może wina jest z samej płyty? Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Ja już kończę, 20 minut, myślę, że wystarczy takiego teściku. Tyle, pozdrawiam, trzymajcie się.